prezentujemy relację z lotu gołębi w hodowli dobrze znanej widzom portalu VideoLotnik. Lot odbył się na dystansie 200–400 km, a gołębie wypuszczono o godzinie 7. Wymagające warunki można było poczuć na własnej skórze. Było słonecznie, wietrznie, a temperatura rosła. W drugiej części filmu o zmianach w życiu prywatnym, które przekładają się na hodowlę gołębi pocztowych, opowie hodowca PZHGP Stargard, Paweł Sucholas. Zapraszamy do oglądania i subskrypcji kanału YouTube. Witam serdecznie hodowców, hodowczynie. Jesteśmy dzisiaj na locie u mnie w Stargardzie. 250 km, silny wiatr w nos, temperatura 25-26, już się robi. No, gołąbki idą bardzo ładnie, ale będzie bardzo ciężki lot. Co tutaj jeszcze? Dużo się u mnie pozmieniało. W kwietniu miałem zawał. Trochę tych gołębi dorosłych nie dopilnowałem przez to. Generalnie oddział nie skończył lotów. Pogubiliśmy bardzo dużo gołębi. Pierwsza 500 dramatyczna, ludzie po połowę gołębi wygubiła. I nie tylko u mnie, ale u wszystkich poszły te najlepsze, najmocniejsze, najszybsze gołębie. Później już taka była walka o przetrwanie, aby dać, aby nie dać. A co z tymi gołębiami na zimę i tak dalej, i tak dalej. Generalnie, nie wiem, na czwartym, na piątym locie tam, na czwartym, na piątym miejscu skończyłem. No, koledzy wydzwaniają, bo ciężko bardzo. Nie jestem zadowolony, no ale trudno. Skupiłem się na gołębiach młodych. Zdrowia trochę złapałem już do tych młodych. No to jeszcze musiałem się pożegnać z moją żoną. Po rozwodzie już jestem. Niech ona idzie w swoją stronę, ja w swoją. No i tak biło to człowieka wszystko na łeb. Nie chciało się. No ale o, widzicie, co się dzieje. Po prostu nie ma gołębi, nie? I każdy tam wyzwania gdzieś dopytuje, co jak. Ciężko u nas idzie ten lot. No i tak pierwszy lot, drugi lot, w ogóle się do tych gołębi nie przykładałem. Co innego w głowie. Poznałem fajną kobietę, Mariolkę, pozdrawiam serdecznie, którą sobie, mam nadzieję, życie ułoży już do końca. Czyli można żyć szczęśliwie. No i od razu gołębie zaczęły iść. Całkiem inaczej człowiek do tego wszystkiego podszedł. Pierwszy lot wygrany, drugi lot wygrany, trzeci lot minimalnie przegrałem z kolegą. Czwarty lot myślę, że już będzie wygrany. Jak nie, to też może minimalnie przegram, bo muszę wejść w ten rytm, taki jak potrzeba. Ale mówię tu o przegranej oddziałowej, bo w GMP prowadzę, w lotnikach prowadzę, tam w trzecim locie tylko spadłem chyba z dwoma lotnikami pierwszymi. Teraz już powinno być fajnie, bo te gołębie wszystko siadły już dzisiaj w czubie. Także myślę, że już z powrotem to wróci na normalne tory, tak jak to u mnie wygląda od 4 lat. No, nie oddam tanio skóry, bo walczę o to, żeby czwarty rok pod rząd w oddziale być mistrzem oddziału. Złożę dokumenty też na kategorię A, bo mam bardzo dużo gołębi z 3 konkursami i myślę, że rodzynki takie fajne wybiorę, że będzie suma punktów fajna też. To mam nadzieję, że będzie znowu jakiś mistrz okręgu czy wicemistrz okręgu. Dla mnie to jest bardzo duże, ja się cieszę każdym osiągnięciem. Natomiast nie robię nic na siłę i na chama, tak jak to niektórzy, jak to wczoraj widziałem, pełne kosze tych gołębi na tak ciężki lot ładują. Nie, panowie, to nie tak. Nie możecie tak robić, bo na przyszły rok nie będzie znowu materiału. Ja zostawiłem 75 gołębi, tam będzie na filmiku pokazany ten drugi gołębnik, gdzie gołębie późniejsze, po prostu no żal mi ich, żeby ładować je na taki lot, gdzie prognoza pogody, wszystkie wskaźniki pokazują na to, że będzie dramat, tak? Załadowałem pierwszy gołębnik, no tak będzie niestety, muszę ten telefon chyba wynieść. Załadowałem pierwszy gołębnik, tylko na ten lot, drugi gołębnik został cały. No, myślę, że dobra decyzja. W tej chwili mam fest mocnych gołębi wylatanych, chyba niecałą połowę. 30 5 sztuk jest, a włożyłem 98. To prawdopodobnie mam najwięcej gołębi w tej chwili procentowo w oddziale, na tą chwilę, nie? Bo tam, gdzie wydzwaniamy, gdzie rozmawiamy ze sobą, z około 15 hodowców, z którymi mam cały czas kontakt, 10-12, no to no niestety mają po 3, 4, 5 gołębi. Nie wiem, czy to jest spowodowane tak do końca, czy materiałem, czy przygotowaniem. No, ja tylko współczuję, bo ja wiem, ile to jest pracy. Sam dużo pracuję przy gołębiach młodych. Ja bardzo lubię gołębie młode i przykładam się do tego, i ktoś, kto blisko gdzieś mnie jest z hodowców, to wie, ile mnie to kosztuje. Ja wsiadam, jadę, wywożę, nie ma, że głowa boli, noga boli i po prostu się jedzie, tak? To tyle co do gołębi. No jeszcze będzie lot, wyślę to koledze listę, jeżeli się odbędzie ten lot u nas, no bo nie wiem, jak to będzie z tymi gołębiami, czy ludzie będą chcieli lecieć. 300, no 300 ja lubię, ja potrafię młodziaka przygotować na 300 i na pewno wyślę listę, to też pokażę gdzieś tam pod filmikiem i tą z tego lotu i za tydzień, która będzie się, jak się ukaże, jak w ogóle się odbędzie ten lot. To co do młodych gołębi odnośnie licytacji teraz. Chciałbym jeszcze powiedzieć coś takiego. Razem tutaj wspólnie z Wideolotnikiem kombinujemy. Sprzedaję dom, sprzedaję chałupę, wyprowadzam się stąd w inne miejsce, gołębniki przenoszę w inne miejsce. Dlatego likwiduję całkowicie cały swój rozpód. 45 par w rozpłodzie. Mam tam gołębie bardzo drogie, mam tam gołębie dobre, bardzo dobre. Średnich nie ma. Usuwam, jeżeli coś nie idzie z danej pary, to likwiduję, nie sprzedaję słabych gołębi, tylko likwiduję. I teraz co znowu wymyśliłem? No zróbmy na ten dom dziecka taką promocję, zróbmy jakiś dobry uczynek, dajmy te wszystkie moje gołębie w tą licytację, zróbmy je po 300 zł, uważam, że to nie jest żadna suma, tam są gołębie, które płaciłem 8, 10, 15 tysięcy różnie i wszystkie w jeden kocioł rzucam, tylko jeszcze nie wiem, jak to zrobić, żeby było uczciwie. Że ktoś, kto zapłaci 300 zł, dostanie tego gołębia, czy losowanego, czy dostanie tego gołębia, którego ja wybiorę. Wolałbym to losować wszystko, żeby po prostu ten los miał... no, ktoś, kto trafi, to trafi, bo miał szczęście i za 300 zł będzie miał na przykład oryginalnego bulka, tak? Czy jakiegoś lepszego gołębia od jakiegoś innego hodowcy, no szlifelbauty, nie szlifelbauty, no to są już klasa gołębi, których nie ma tak naprawdę prawdziwej krwi, no gdzieś tam jeszcze coś tam posiadam, czy jakieś hubeny oryginalne z Belgii, z dokumentami, no dlatego chcę to wszystko w jeden worek i tyle. 300 zł panowie, prezent, nikomu nie sprzedam tych gołębi za 300 zł, tylko i wyłącznie licytacja, wpłata oczywiście na dom dziecka, nie chcę tych pieniędzy dotykać, żadne moje konto, tylko tak jak powtarzam, dom dziecka, bo tutaj się pokazały takie ploty po pierwszej licytacji, że to było moje konto, bzdura totalna, każdy dzisiaj może to sprawdzić, filmik jest, dane jest podany ten numer konta, ja z tego złotówki nie miałem, po prostu taki gest. Coś tam pomagam zawsze i tyle. Nic z tych gołębi już nie zrobię, chcę wszystkie gołębie, które mam lotowe, zostaną mi około 200 gołębi, z nich sobie wybiorę po prostu rozpód na nowym miejscu i z tych gołębi będę sobie wyciągnął młodziaki na kolejny rok. Zdarzyło się jak się zdarzyło, na pewno chałupę sprzedam, na pewno wybuduję chałupę drugą, w której będę z moją Mariolką bardzo szczęśliwy i ona ze mną. No i dlatego takie decyzje, a gołębie to jest moje drugie życie, moje hobby, z tego nigdy nie zrezygnuję, dlatego tak do tego wszystkiego podchodzę. Tutaj mamy, jak gołąbki siadały, 10:59, 59, 11, 11, o i tak jest do gołębia 7, potem 2 minuty przerwy, minuta i później minuta, 2, 3. Bardzo ciężki lot jest, wymagający, gołębie naprawdę dostały 15 gołębi, 11:13, czyli w 14 minut 15 gołębi. Bardzo to jest takie, no nie tak jak to powinno wszystko wyglądać. 250 km, wiatr w nos i gorąco się robi, nie? I tu już jest 11:40, 27 gołębi dopiero, 30 gołębi, 11:45. Ale z tego co wiem, koledzy mają, no co niektórzy mają po 2, 3, 4 gołębie, którzy wkładali 50, 60 gołębi. To jest dramat, to jest katastrofa. Ja tutaj, jeszcze jeden taki kolega, no to mamy właśnie po 25, po 30 gołąbków, a reszta ma bardzo słabo. No, nie wiem, czy przygotowany trochę źle, czy jak. Też trzeba mieć materiał, no to też tego nie ukrywam, ale no widać, jak jest, zawsze jak jest wymagający lot, to moje ptaki sobie dają radę, nie? Tutaj jedzą lekkostrawną karmę teraz, spokojnie, żeby się nie zapchały od razu ciężkim żarciem. Po malutku widać spokojne gołąbki. Troszeczkę tam dostały w dupę białolot Palarskiego, Dominika. No i oczywiście też muszę tu pochwalić i gołębie Pawła Baranowskiego, też fajnie siadły mi jako jeden z pierwszych, i Dominika Palarskiego też siadły jako jeden z pierwszych, ale i moje gołębie wszystkie, które mam w rozpłodzie, bo mam w tej chwili od Dominika 10 i od Pawła 10, a resztę wszystko to są moje gołąbki, siadają też cały czas w szpicy, także już można powiedzieć doszłem do tego, do tej ich, no można powiedzieć tak, kurde, ich klasy, tak? Chociaż się tam nie porównuje, broń Boże, ale jeżeli siadają moje gołębie i gołębie, moje gołębie w jednym czasie, no to o czymś to świadczy, nie? Też mam dużo krwi z jednego i z drugiego w swoich gołębnikach. Także no, martwi mnie tylko to, że zakoszowałem 98 gołębi, a na tą chwilę jest 30. Będzie bardzo ciężko. Straty będą, ale z tym się liczyliśmy, tak? No, chcą coś ugrać. Może ja nie gram tak za wszelką cenę, bo tak jak widzieliście, w tamtym gołębniku zostawiłem 75 gołębi, które też mógłbym wcisnąć i na pewno z nich też by były jakieś strzały super, tak? Nie poszłem w tym locie całością, chociaż to jest ostatni lot do GMP i może tak powinienem zrobić, no ale no nie, szkoda mi tego materiału, który mam, bo mam naprawdę bardzo dobre gołębie, no i tyle. Siadły gołąbki fajnie, szybko, dobrze, zadowolony jestem, super. Oczywiście w czubie 2-3 gołębie Dominika Palarskiego, Pawła Baranowskiego 2-3 gołębia, reszta moja, już moje asy dają radę, mieszają się, nie ma tak, że Baranowski siada 5 gołębi, Palarskiego siada 5 i dopiero moje, teraz już to jest bardzo fajnie wyrównane, bardzo zadowolony jestem z tego. No bo jak tak można powiedzieć, że no, dorównuje powoli tym hodowlom, to są potężne hodowle, to są mistrzowskie hodowle. Kurde, ja dopiero zaczynam, ja naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, tymi młodziakami sobie fajnie radzę. I jeszcze bym chciał tutaj dwa słowa może wspomnieć o takim produkcie Volantor. Wiecie, że ja nic nie reklamuję, ja tylko gadam o rzeczach, które naprawdę są dobre dla hodowców. Słuchajcie, higienizator do boiler, do gołębników, petarda. Żadnych chorób, nic, żadnego grzyba, no nic nie mam w gołębnikach. Naprawdę polecam. Probiotyk mają też bardzo dobry, a resztę według uznania, każdy musi sobie tam już po swojemu porozmawiać z ludźmi z tej firmy i ewentualnie coś tam zdecydować. Nic z tego nie mam oczywiście, żeby była jasność, żadnych profitów, tak po prostu sam z siebie, tak jak wiecie, jak Pana Kucharskiego przyczepkę do dzisiaj reklamuję, i bo jestem z niej zadowolony, 4 lata jeżdżę nią, a jeżdżę nią dużo. No tak samo jak jest jakiś fajny produkcik, to też o tym mówię, nie? To tyle na tą chwilę, jest godzina 12:15, mam 50 gołębi, no na 98. Strasznie ciężko idą, nie było jeszcze w tym roku takiego lotu młodych dla mnie, no ale... Niektórzy mają na 60 wkładali, mają 5, 8, 10, nie? No to też jest jakiś, teraz mówią, teraz już pozwonili trochę, no to trochę gołębi się poschodziło. No mam nadzieję, że się ta 300 odbędzie, bardzo bym chciał, ja mam na to gołębie i to jest taki wyznacznik zawsze dla mnie, ten ostatni lot. Zresztą można zobaczyć 4 lata do tyłu, jak u mnie gołębie siadają z tego ostatniego lotu, z tych kilometraży, one wtedy mogą pokazać. Naprawdę, czy to jest wiatr w ogon, czy to jest wiatr w nos, czy spychający. Moje gołębie, te 300 idą perfekcyjnie. No tyle. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Myślcie o tej licytacji, pilnujcie Wideolotnika, będą zapowiedzi w grudniu. W grudniu to zrobimy. Odnośnie tych gołąbków moich z rozpłodu, 45 par mam w rozpłodzie i żadnej pary bym się nie powstydził. I uwierzcie, kto by tu nie przyjechał, wziął te gołębie w rękę, każdy cmoka. Smoka, bo to są rodzynki. To są rodzynki, które zbierałem 4-5 lat i naprawdę pieniędzy włożone worek, a tego już, no wiadomo, że tego się nie odzyska, to jest nasza pasja, hobby. Ja tego nie liczę, ja nie patrzę zarobkowo, broń Boże. Ja chcę wszystkie te pieniążki oddać na dom dziecka, żeby był jakiś pożytek z tego. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, zdrówka życzę.